Inwestycja przy ulicy Matejki, którą realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego, odbywa się bez problemów. W chwili obecnej jest realizowana budowa tych dwóch budynków na terenie po Stadionie Czarnych. Tak? Budujemy, przypomnę, budynki Matejki 23 i 25. 25 jest bardziej zaawansowany, tam jest wykonywany strop drugiego piętra. Na budynku 3A jest wykonywany strop pierwszego piętra. No, murowane są ściany drugiego piętra na 3B. Termin ma być dotrzymany. No i myślę, że w lipcu ruszymy z budową budynku deweloperskiego na działce, którą TBS nabył od PKP. W zasadzie wszystkie mieszkania mamy może nie sprzedane, ale mają już swoich właścicieli. I wszystko na to wskazuje, że na przełomie czerwca, lipca będziemy chcieli ruszyć z budową. Realizacja tego budynku, to jest mały budynek, 16 mieszkań, rok czasu, myślę, że w 18 roku, w lato będzie do oddania. Wyremontowano także budynki, którymi TBS zarządza. Matejki 15, Sibirackiego 9 i Matejki 17-21, tam w tej chwili no, wykonywane są instalacje. No i czekamy na przyłącze gazowe, które wyterminowane jest w trzecim kwartale tego roku, ale myślę, że to wszystko będzie przygotowane, żeby uruchomić kotłownię i uruchomić centralne ogrzewanie i ciepłą wodę na jesień tego roku. Prace remontowe są na ukończeniu.